Witajcie na kanale Adaś Plus. To druga część wywiadu. Ale teraz ochroniarze przeprowadzą wywiad z osobą, która była z poprzedniego wywiadu, a reszta osób była poproszona o przepilnowanie. I na przykład jak pan Czekolada, pan Budzi, i pan Ogryzek, i pan Wazon ze śmieciami byli poproszeni o przepilnowanie na miejscu ochroniarza, na miejscu ochroniarzów. I teraz druga część wywiadu, specjalnie dla was z powodu koronawirusa, zapytamy się paru doświadczonych, paru lekarzy, co trzeba robić, czy wolno wychodzić, jak jest kwarantanna. Pytanie nie dla... Pierwszy dla pana Mięsko. Jak jest się na kwarantannie, to nie wolno wychodzić w dom. Nie wolno chodzić na zakupy, nie wolno opuszczać domu, tak jak już mówiłem. I trzeba zachować 2 metry od innych osób. Pytanie dla pana Piły. Czy wolno iść na działkę ścinać drzewa? Nie. Teraz pytanie. Nie dla siebie, dla pana Piły. Nie, dla pana Piły, tylko dla kierownicy. Słucham. Ile osób może jechać w autobusie? 2 razy mniej niż jest miejsc. Teraz pytanie dla pana Cebulki, pana Buraka czy Ananasa. Czy mogą osoby niepełnoletnie wychodzić na dwór, na przykład na plac zabaw? Bo jak ma się plac zabaw koło domu, to na przykład jedna osoba wchodziła i według mnie wolno, ale w tych czasach nie wolno. I jeszcze jedno pytanie dla pana Wazonu. Czy trzeba mieć ręce? Tak, trzeba. Ale jak się wyjdzie z toalety, to nie trzeba mieć higienicznie, te na przykład kciuki i tak dalej, nie będę tłumaczył po kolei, albo potem wytłumaczę. A jak trzeba po prostu myć normalnie, ale tak, żeby z każdym miejscem zostało się mydło. I myje się między palcami, potem tutaj. Potem myje się tutaj. Potem tutaj. Potem tutaj. Potem tutaj. A potem tutaj. Do widzenia. Oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś Plus. I tak jak mówiłam, chcę proszę o łapki w górę. Ale czyste łapki po umyciu.